Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Top 10. Wita się z wami Żiżej i kontynuujemy naszą serię. Dzisiejsza nazwa odcinka to Top 10 zwierząt, które nasze wnuki już nie zobaczą. Zapraszam. Materiał został zaczerpnięty ze strony JoeMonster.org. Nasze pokolenie jeszcze ma szansę obejrzeć te zwierzęta na żywo, albo chociaż w reportażach lub na zdjęciach, ale ekolodzy prognozują, że nasze wnuki takiego szczęścia mieć już nie będą. Na naszych oczach dokonuje się zagłada wielu gatunków i niestety w wielu przypadkach to ludzie są tego przyczyną. Dziesięć. Ryś iberyjski. Zwierzę to dostało status krytycznie zagrożony. Według danych z 2005 roku liczba osobników wynosi zaledwie 100, a jeszcze na początku XX wieku na świecie żyło nawet 100 tysięcy sztuk. Winę ponosi za to człowiek, który poprzez budowę dróg i terenów miejskich znacząco ogranicza powierzchnię skrubu, czyli formacji roślinnej odmiany buszu, naturalnego środowiska tych rysi. Jednak także sam ryś odpowiada za swoje wyginięcie. Po pierwsze, ma słabą adaptację diety. Poluje głównie na króliki, a ich liczba także spada. Po drugie, rodzeństwo młodych często prowadzi ze sobą bratobójcze walki, które prowadzą do śmierci. W 2005 roku po raz pierwszy udało się rozmnożyć rysie iberyjskie w niewoli. 29 marca urodziły się 3 kocięta, ale już w maju jedno z nich zginęło w wyżej opisanych okolicznościach. 9. Orangutan sumatrzański. Kolejny krytycznie zagrożony gatunek. A szkoda, bo to niezwykle mądre zwierzęta. Potrafią na przykład zrobić parasol z liści i gałązek oraz używać pałeczek do wydłubywania miodu z uli dzikich pszczół. Niestety, nie stworzyły cywilizacji zdolnej do obrony zbrojnej własnego terytorium i ich naturalne tereny życia są regularnie wycinane przez człowieka. Dochodzą jeszcze pożary lasów wywołane nieodpowiedzialnością człowieka. W 2004 roku naliczono nieco ponad 7 tysięcy osobników. 8. Wombat australijski. Jak na złość, to jedno z nielicznych australijskich zwierząt, które nie chce nas zabić. Był masowo poławiany ze względu na futro i obecnie żyje zaledwie około 100 osobników. Okazuje się, że nie wystarczy biec wystarczająco szybko, by uciec przed siatką. To sympatyczne zwierzątko osiąga prędkość 40 km na godzinę. 7. Dziki wielbłąd dwugarbny. W przypadku tego wielbłąda sprawa nie wygląda tak tragicznie. Ogólna liczba populacji liczy 1,5 miliona, ale większość z nich jest udomowiona. Pozostaje jednak bardzo nieliczna grupa dzikich osobników żyjących na pustyni Gobi. Ich stan szacuje się na zaledwie 1000 sztuk. Ekolodzy szacują, że za góra 20 lat dzikie wielbłądy całkowicie wyginą. Mogłoby się wydawać, że skoro mamy tyle udomowionych przedstawicieli, to dlaczego nie można ich wykorzystać do rozrodu tych dzikich? Otóż potomstwo takiej krzyżówki będzie bezpłodne. 6. Gazela płocha. Dawniej po afrykańskich pustyniach biegały niezliczone stada tych pięknych zwierząt. Jednak broń palna i ludzka zachłanność zrobiły swoje. Teraz zostało raptem 300 osobników. 5. Czarny nosorożec. Przez swój róg został prawie całkowicie wystrzelany. Na początku XX wieku jego populacja liczyła 100 tysięcy sztuk, ale pod koniec stulecia naliczono zaledwie 2410 osobników. Róg nosorożca wykorzystywany jest do wyrobu kinżałów i lekarstw dla chińskiej medycyny ludowej. Eksperci nie mają żadnych złudzeń. Róg tego zwierzęcia nie ma żadnych właściwości medycznych. To zwykła keratyna. 4. Żółw skórzasty.
Żółwie te odżywiają się meduzami, za którymi gotowe są nurkować na imponujące głębokości. Niestety, często wpadają w wyrzucone przez ludzi plastikowe torebki i przez to giną. Kilkadziesiąt lat temu liczebność żółwi skórzastych szacowano na ponad 115 tysięcy. Obecnie jest to zaledwie 30 tysięcy. 3. Wilk rudy. Około 30 lat temu 17 ostatnich wilków rudych zebrano razem, by spróbować odtworzyć ich populację. Udało się zmajstrować do prawie 100 nowych osobników, ale amerykańskie lasy, do których wypuszczono uratowane wilki, są regularnie wycinane i biednym zwierzętom wciąż grozi wyginięcie. 2. Tygrys syberyjski. Na świecie zostało zaledwie 450 sztuk tego majestatycznego zwierzęcia, największego z tygrysów. Jeszcze w latach 40. XX wieku jego populacja była tak niska, że ZSRR zakazał polowań na niego. Można powiedzieć, że był to czynnik decydujący o przeżyciu tych tygrysów do naszych czasów. 1. Niedźwiedź polarny. Kolejne duże zwierzę, największy drapieżnik na świecie. Problemem, który zagraża jego istnieniu, jest zanikanie lodu morskiego. Niedźwiedziom polarnym coraz trudniej jest zdobyć pożywienie. W 1999 roku Harvard University Gazette doniosła: wzrastające temperatury rozpuszczają dryfujący lód, z którego niedźwiedzie polują i który niesie je tygodniami wzdłuż brzegów, zanim złapią dość jedzenia, aby przetrwać sen zimowy. Naukowcy zbadali też, że obecnie 45% młodych osobników dożywa 12 miesięcy. 15 lat temu udawało się to 65% młodych. Niedźwiedzie polarne mają jeszcze jednego wroga – człowieka. W ostatnich czasach modnym stało się polowanie na te zwierzęta, tak zwane ekstremalne łowiectwo. Taka wyprawa kosztuje nawet 35 tysięcy dolarów, ale nie odstrasza to odważnych inaczej nowobogackich myśliwych. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Top Ten, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało, chociaż biorąc pod uwagę te zwierzątka, które wkrótce mogą zniknąć z naszej planety, no już nie jest tak fajnie. Napiszcie w komentarzu, którego zwierzęcia będzie Wam najbardziej żal i z którym Wasze rozstanie będzie najtrudniejsze, o ile coś takiego będzie. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, jak i również subskrybowania na mojego Facebooka, wszystkie pozostałe social media, które znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego odcinka. Pa, pa!